Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. 14 czerwca, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo zdaje się, że jest pełnia w Strzelcu, a więc bardzo radośnie można zamanifestować dużo fajnych rzeczy. I dzisiaj będziemy mieli anielsko-kwantowe przepowiednie na czerwiec, czyli dowiemy się, na co należy zwrócić uwagę w tym miesiącu, na co każdy z Was powinien zwrócić uwagę. A dzisiejsze losowanie kart będzie wyjątkowe, bo nie będziemy się skupiać na konkretnych dziedzinach, tylko każdy rzuci sobie swoje własne pytanie, przygotuje swój własny temat do pracy na czerwiec i uzyska podpowiedzi od aniołów, co może stanowić blokadę, jak do niej podejść, jak ją rozbroić, jak zmienić postrzeganie danego tematu, danego problemu, tak aby zrealizował się, aby się zmienił, aby odpuścić to, co jest do odpuszczenia i aby ruszyć do przodu. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Widzę, że Beatka już napisała, witajcie kochane kobietki, Jadwiga, witam serdecznie, to znaczy, że już jesteśmy. Super, napiszcie dziewczyny, skąd jesteście. Będziemy wiedziały, jak dalekie mamy zasięgi. I jak już powiedziałam, dzisiaj będziemy pracować z kartami anielskimi. Patrycja, dobry wieczór. Pokażcie też serduszka. Będzie szybciej widać, ile osób dołącza. O, Patrycja, Warszawa. No to blisko mnie. Dzisiaj będziemy pracowali, słuchajcie, z kartami anielskimi. Tak się fajnie złożyło, że każda z nas będzie miała inne te karty. Leon z Gdyni jest. I będziecie mieli całe spektrum odpowiedzi, podpowiedzi, ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, co pojawi się w waszej podświadomości, czyli to, na co zwróci szczególną uwagę. Monika też jest z Warszawy, tutaj widzę. Ok, przygotujcie sobie pytanie. Pytanie, które chcecie zadać do aniołów. I jak już wybierzecie to pytanie, przygotujecie sobie to pytanie, obojętnie z jakiej dziedziny, to co w danym momencie do Was przychodzi, co wydaje Wam się ważne, zwłaszcza w czerwcu, a następnie wybierzcie sobie numerek od 1 do 3. Dzisiaj w sumie będzie 6 kart, tak jak zawsze, jedna ode mnie, jedna od Bogusi, na każdą z tych cyfr od 1 do 3. Basia, widzę, że z Niemiec oglądam, Iwonka z Hanoweru. Wow, a Jolanta aż z USA. My gosh, to daleko, prawie druga część półkuli. Super. Ja tutaj podrzucam, żebyście wiedzieli, co macie zrobić, czyli wybieramy liczbę od 1 do 3 i dowiecie się, co mają Wam do powiedzenia anioły. Witamy też Puławy, Elkę z Puław. Pamiętajcie, pierwsze co to pytanie. Pytanie do aniołów, a potem liczba od 1 do 3, czyli wybieramy tą cyferkę, która da nam odpowiedź, które anioły udzielą nam odpowiedzi na ten temat, z którym się dzisiaj rozliczymy. Basia, no widzicie, jakie sławy jesteście, super. Zielona Góra nas wita, Dorotka, ale w tej chwili jest w Berlinie, także też mamy Niemcy. Ula z Warszawy. Super, kochani. Jak macie pytania już przygotowane, tematy, z którymi chcecie pracować w czerwcu, które są dla Was ważne w czerwcu. Pamiętajcie, że to nie muszą być tylko problemy do rozwiązania, to mogą być też jakieś marzenia, które chcecie zamanifestować, które chcielibyście, żeby się sprawdziły, które się gdzieś tam ciągną na przykład, nie chcą spełnić się. Anioły Wam dzisiaj podpowiedzą, gdzie jest ten punkt zapalny, czyli na co zwrócić uwagę, żeby rozbroić te wszystkie blokady i co zrobić, żeby je zamanifestować. Małgosia jest po sąsiedzku z Bogusią, Wrocław. Super. Beatka, może być zmiana pracy. Kasia wita nas z Trójmiasta.
Ania, witaj, Beatka. Dobra, przygotujcie sobie teraz pytanka i rzucamy liczbę od 1 do 3. Możecie się podzielić, ile będzie jedynek, ile dwójek, ile trójek, bo jesteśmy bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ja zaraz na początku mówię o tym, że live będzie nagrany, także będziecie mogli wrócić do tego i karty, które będziemy Wam pokazywać, też będą wrzucone w komentarzu po live'ie na fanpage'u, więc też będziecie mogli się przyjrzeć. Co i jak. I tradycyjnie pokrótce powiemy Wam, co te karty oznaczają według tych książeczek, z których one są jakby podawane, ale najważniejsze jest to, co pokazuje podświadomość, na co zwraca uwagę podświadomość. O, jest też Anglia. Ania z Anglii, Beatka podaje trójkę. Druga Beatka też trójkę. Trzecia Beatka się pojawiła, też trójka, Jadwiga też trójka. O, dzisiaj przeważają trójki. Małgosia pyta, czy można na dwie sprawy po jednej karcie? Oczywiście, Małgosiu, ty możesz pod każdą cyferkę, czyli pod każde anioły, różne tematy. To jest, jak czujesz, tak? Tylko pamiętaj, żeby sobie zapisać, które karty dotyczą jakiego tematu. Ok, Ania 3, Ela 1, Dorotka 3, Monika 2. No dobra, no to lecimy. Bogusia, gotowa jesteś? Oczywiście. Gotowa. Słuchajcie, jedynki. Lecimy z jedynkami. Te osoby, które przygotowały sobie pytanie i szukają odpowiedzi pod jedynką. I najpierw sprawdzimy, co może stanowić problem. Czyli jakby co stanowi blokadę w tym temacie i na co należy zwrócić uwagę, żeby tą blokadę odblokować, że tak powiem. Pamiętajcie, skupiamy się najpierw na obrazku. Co skupia waszą podświadomość, na co zwraca uwagę, co jest ważne dotyczące tego tematu? Pamiętajcie, że najpierw patrzymy ogólnie na cały obrazek, potem wyszukujemy szczegóły, potem zmrużcie lekko oczy, tak żeby mieć taki zamglony obraz i zobaczyć, która część tej karty przyciąga Waszą uwagę. W kontekście pytania. Tematu, który zadaliście, i to jest jedynka, tak? Pierwsza karta. Podpowiedź dotyczy blokady, czyli co w tym temacie, który wybraliście, może stanowić jakąś przeszkodę w jego realizacji i jak ją pokonać. I tutaj z opisu to jest miarowy postęp. Czyli anioły podziwiają cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzą, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i aktami miłości. Ta karta jest jakby takim wsparciem, a jednocześnie ostrzeżeniem przed tym, że nie bój się. Albo nie denerwuj się tym, że robisz postępy wolniej niż inni. Nie sugeruj się tym, że ktoś doszedł gdzieś już szybciej od ciebie. Skup się na tym, że w porównaniu do ciebie sprzed miesiąca, sprzed roku, jesteś milowy krok do przodu. Czasami trzeba się odrobinę cofnąć. Czasami wydaje się, że te kroki są powolne, ale poruszasz się do przodu. I nawet jeśli jeszcze nie dostrzegasz tego głównego celu, to spójrz na tą drogę, którą już przebyłaś, w kontekście tego, ile się nauczyłaś. Ile się nauczyłeś, czego doświadczyłeś,
Ilu ludziom swoim postępowaniem pomogłeś, pomogłaś? Także tutaj anioły chcą podkreślić, podziękować Tobie za to. Podziwiają w Tobie to, że idziesz do przodu. Nawet jeśli te kroki są wolniejsze, to uczysz się, zdobywasz doświadczenia. I jakby ostrzegają przed tym, żeby nie popadać w tą niecierpliwość. Nie osądzać siebie, porównując z innymi, którzy wydają się, że robią te kroki szybsze, szybciej. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi o to, jak ty dążysz do celu, do tego swojego celu. Okej, okay. Bogusia? Tak, u mnie, dla tych, którzy wybrali jedynkę, jest Archanioł Uriel. Przyjrzyjcie się tak, jak Grażynka wam podpowiadała, najpierw obrazkowi. Zobaczcie, co przykuwa waszą uwagę, bo na tej pięknej grafice, oprócz samego Archanioła, są jeszcze inne rzeczy. Być może pojawi się w waszej podświadomości jakieś skojarzenie, jakaś podpowiedź, jakaś sugestia, która będzie charakterystyczna tylko dla was. Archanioł Uriel jest jednym z bardziej znanych archaniołów. Jest to archanioł, który troszczy się między innymi o pokój na świecie. Natomiast najczęściej jest też przedstawiany z takim światłem na poziomie serca, z taką kulą światła na poziomie serca, ponieważ jest to archanioł, który rzeczywiście wprowadza miłość i pokój do świata. Oznacza to, że pozwala on pracować właśnie z poziomu pokoju, pojednania i zgody. Na pewno taki archanioł jest bardzo, bardzo pomocny wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś konflikcie z kimś z rodziny, z kimś z pracy, z jakimś klientem albo z przełożonym. Wówczas archanioł Uriel pomaga odnaleźć taką najlepszą drogę do dobrej, pokojowej komunikacji, do porozumienia, do znalezienia jakiegoś kompromisu. Natomiast Archanioł Uriel nie zajmuje się tylko oczywiście relacjami międzyludzkimi. On ogólnie uczy równowagi i harmonii. I tutaj w przesłaniu tej karty możecie właśnie znaleźć taką podpowiedź, żeby działać z poziomu harmonii, żeby szukać w sobie pokoju i rozprzestrzeniać ten pokój na świat. Oczywiście no, dzisiaj mamy takie czasy, że ten kontekst pokoju jest taki bardzo oczywisty i bardzo ważny. Natomiast chciałam wam tutaj jakby ogólnie powiedzieć, że w waszych prywatnych sprawach, prywatnych czy to problemach, czy dążeniach i marzeniach, czy jakichś celach, które sobie stawiacie, działanie z poziomu pokoju i równowagi jest bardzo ważne. Ci wszyscy, których na przykład nie dotyka w tej chwili żaden konflikt, natomiast mają jakieś inne plany, cele i pytania, ci wszyscy mogą tę kartę odczytać jako podpowiedź odnalezienia harmonii i równowagi w tym, co robią. A więc jeśli na przykład bardzo mocno, intensywnie zaangażowaliście się w jakieś projekty zawodowe, to ta karta przypomina, żeby nie stracić równowagi w tym swoim działaniu, równowagi pomiędzy na przykład rodziną, czasem dla rodziny, a pracą zawodową, albo pomiędzy pracą a odpoczynkiem, tak? Wszędzie, we wszystkim, co robimy, powinna być równowaga. Tylko wtedy czujemy się spełnieni i szczęśliwi i tylko wtedy energia się pozytywnie układa.
Takich oczywiście porównań tutaj jest o wiele więcej, bo to jest nie tylko kwestia na przykład pracy i odpoczynku, ale nawet w jakichś tam właśnie osobistych relacjach musi być zachowana, czy powinna być zachowana równowaga pomiędzy asertywnością a tolerancją, tak? I oczywiście w każdej przestrzeni, w każdym obszarze działania możecie znaleźć takie elementy, które powinny być zrównoważone. Archanioł Uriel będzie Wam pomagał odnaleźć w sobie taką umiejętność znalezienia złotego środka. Ja w ogóle bardzo lubię to określenie złoty środek, ponieważ to pokazuje możliwość czerpania z obu źródeł, tak? Czyli możemy osiągać wspaniałe sukcesy na płaszczyźnie zawodowej, na przykład, i jednocześnie spędzać cudownie czas z bliskimi, z tymi, których kochamy, mieć dla nich zawsze przestrzeń. Możemy zarabiać bardzo dużo pieniędzy i jednocześnie też pomagać innym, dzielić się z innymi tymi pieniędzmi, wspierać różne fundacje i tak dalej. A więc zawsze możemy, niezależnie od sytuacji, zbudować taką harmonię i taką równowagę, która polega właśnie na równoważeniu energii, na tym, żeby zawsze znaleźć się w tym złotym środku. I Archanioł Uriel, do którego możemy zwracać się z prośbą o pomoc. Jak każdy archanioł, powiem Wam oczywiście na koniec, że jak każdy archanioł, on będzie chętnie wysłuchiwał różnych Waszych próśb i modlitw, więc jak najbardziej możecie prosić go o wsparcie, niezależnie od tego, co jest teraz Waszą sprawą, Waszym celem czy Waszym tematem. Tutaj Basia zauważyła, że patrzeć w dal, do góry, do przodu, a nie na drobne kamienie pod nogami, być ponad to, co takie chwilowe. Super, super. No to jedynka poleciała. Mam nadzieję, że dostaliście odpowiedzi, podpowiedzi do swojego tematu. To teraz lecimy z dwójką. Kto przygotował sobie pytanie drugie, patrzę na pytanie drugie. I zobaczcie, jaką mam dla Was kartę tym razem. Jest to Anioł Umabel. To są anioły kawały. No i ta karta ma dużo, dużo szczególików. Także dwójeczki przyglądają się temu, co się pojawiło, co przykuwa uwagę. Kolor, kształt, figurki. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, na które można zwrócić uwagę i myślę, że jak się tak zaczniemy przyglądać, to podświadomość uruchomi swoje pokłady. Zwróćcie też uwagę na swoje odczucia, jak patrzycie na daną kartę, czyli jeśli mamy temat i skupiamy się, co potrzebujemy, aby go zrealizować. I patrząc na kartę, pojawiają się przyjemne odczucia, to może być informacja, że tutaj, w tej karcie, pojawił się jakiś impuls, który poruszył podświadomość i wszechświat do działania. Czyli jakby uruchamiacie, włączacie guzik. Aha, rusza się. Temat zaczyna działać. Jeśli z kolei się pojawiają negatywne jakieś takie odczucia, to warto się im przyjrzeć i zobaczyć, który symbol wzbudza właśnie takie odczucia, ale nie skupiać się na poszukiwaniu oznaczenia tego symbolu, tak? Czyli ja tutaj mamy ten nasz kwantowy w rogu znaczek atomu, to nie będziemy teraz szukać, co to może oznaczać, bo nasza podświadomość ma swoje wewnętrzne kody, według których działa. Przyjąć to, poszukać, co się kryje w podświadomości pod tym odczuciem. Popracować trochę z emocjami, rozbroić się. Możecie wykonać dwupunkt, sesję reiki, aby uwolnić się od tych odczuć niekorzystnych. Umabel to anioł, który oddziaływuje na miłość, inteligencję, ewolucję i postęp. Jest obdarzony
przydomkiem Bóg ponad wszystkimi rzeczami. Pozwala zbliżyć się do naszej duszy, oświetlając nasze uczucia miłości lub przyjaźni. Głównie każe skupić się na myślach, czyli na tym, czy myśli Ciebie wspierają, czy wręcz przeciwnie, pojawiają się w formie natłoku i demotywują do działania. On też podpowiada, żeby przyjrzeć się swoim tak zwanym uzależnieniom, czyli czy nie jest coś, co rozprasza Twoją uwagę, co powoduje, że zamiast skupiać się na tym, co dla Ciebie dobre, dajesz się wciągnąć w jakieś nałogi. Małgosia tutaj napisała, że po bokach jakby czerwone światło, ale centrum karty odbiera cudownie uwolnienie przestrzeni, szare pole działania i możliwości. Szersze pole działania i możliwości. Wszystko to, co się pojawia dla Was, jest ważne. Zwłaszcza w kontekście tematu, z którym pracujecie właśnie z tą kartą, z dwójeczką. Okej, Bogusia? U mnie przekaz taki bardzo jednoznaczny. Troszeczkę Wam przysunę, żebyście mogli sobie spokojnie przestudiować obrazek. To jest karta miłości do samego siebie. W tej talii ta karta oznacza, tutaj pokażę Wam napis, kochaj i akceptuj samego siebie. No to taka podstawa, taki fundament, który możecie zastosować do każdego tematu, do każdego pytania, do każdej sytuacji, która w tej chwili jest dla Was ważna. Jeśli borykacie się z jakimś problemem i zadaliście sobie pytanie, jak mam to rozwiązać, jak mam sobie z tym poradzić, co mogę zrobić, żeby sobie pomóc, to odpowiedź tej karty jest bardzo jednoznaczna. Pokochaj siebie, czy też podnieś poczucie własnej wartości, ponieważ problem bierze się z tego, że niewystarczająco kochasz siebie. Także ja zawsze mówię, że to jest temat taki naprawdę pierwszorzędny, jeśli chodzi o pracę nad sobą, o rozwój, o rozwiązywanie w ogóle rozmaitych też spraw i problemów, które są dla nas ważne. Kiedy kochamy siebie, życie układa się o wiele prościej, mamy jakby mniej trudnych doświadczeń na drodze, jesteśmy z każdej strony doświadczani w sposób taki bardziej pozytywny, ponieważ wszechświat zgodnie z prawem przyciągania pokazuje nam to wszystko, co jest dla nas obrazem miłości, szacunku, akceptacji, pogody, szczęścia, zadowolenia i tak dalej. A więc miłość do siebie jest takim, w moim odczuciu, bardzo uniwersalnym lekarstwem na wszystko. Oczywiście, że są też inne tematy, są też inne wzorce. Życie jest fascynujące, bogate, ciekawe i przynosi nam rozmaite doświadczenia. Natomiast u podstawy każdej sfery naszego życia jest właśnie miłość do samego siebie. Ja nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że przychodzimy tutaj na Ziemię właśnie po to, żeby nauczyć się kochać siebie. I oczywiście różne scenariusze, które nam towarzyszą, są tylko, no właśnie, taką scenografią, w której tak naprawdę cel jest jeden. Pokochać siebie, odnaleźć swoją wspaniałość w sobie samym. Dla tych wszystkich, którzy wybrali dwójkę, ale nie z pytaniem o rozwiązywanie problemów, tylko właśnie
o na przykład realizację marzeń, osiąganie celów. Ci wszyscy, którzy mają jakiś pomysł na ten czas do realizacji, ta karta jest taką podpowiedzią, że skupienie uwagi na podnoszeniu poczucia własnej wartości pomoże osiągnąć ten cel, tak? Czyli pomoże też zrealizować każde marzenie. Czasem to jest zresztą tak, że mamy w sobie wszystkie zasoby, których potrzebujemy do realizacji konkretnego celu. I pomimo tego, że jesteśmy tego świadomi, korzystamy z tych zasobów, ten cel cały czas jest poza naszym zasięgiem. I bywa tak, że odpowiedzią jest właśnie takie poczucie niezasługiwania. Tu oczywiście może być też inna forma, to może być na przykład jakieś poczucie winy. No, poczucie winy to też coś, co bardzo mocno sabotuje naszą miłość do samego siebie. A zatem praca z podnoszeniem poczucia własnej wartości może być tutaj też bardzo pomocna. No i oczywiście jeszcze taki wątek, jeśli ktoś zadał sobie pytanie, co jest dla mnie ważne w tym czasie? Kochanie siebie, praca z kochaniem siebie. Odpowiedzią tutaj może być na przykład coś takiego, żeby wybrać, wymyślić, odkryć rozmaite sposoby podnoszenia poczucia własnej wartości. Czyli można sobie zadać pytanie, co mogę fajnego zrobić, żeby bardziej pokochać siebie? Co mogę fajnego zrobić, żeby podnieść swoją samoocenę? Tak, tu możliwości jest oczywiście mnóstwo. Ci z Was, którzy są bardziej pracowici w tym obszarze duchowego wzrastania, czy też pracy nad sobą, mogą też sobie tutaj jakiś program ułożyć, na przykład taki, że każdego dnia poświęcą 10 minut na jakiś proces związany z kochaniem siebie, z rozwijaniem tej miłości. To może być praca z lustrem według Louisy Hay, tak? To mogą być jakieś afirmacje albo pisanie nowelizacji. No, albo oczywiście każdy inny dowolny pomysł, każdy inny projekt, który Wam przyjdzie do głowy. To są bardzo fajne rzeczy, dlatego że już pomijając oczywistą korzyść, która z tego płynie, chcę Wam powiedzieć, że to tak naprawdę bardzo podnosi energię, bardzo podnosi samopoczucie i nastrój. I jeśli każdego dnia znajdujecie właśnie 10-15 minut na to, żeby dać sobie dużo miłości, żeby się tą miłością otulić, żeby docenić samych siebie, wówczas po prostu lepiej się czujecie, macie lepsze samopoczucie i lepszy nastrój, i wszystko jakby o wiele lepiej się układa, więc to nigdy nie będzie czas stracony, pamiętajcie. No i oczywiście na koniec tutaj jest też podpowiedź, przesłanie od aniołów, które przypominają, że troszczą się, opiekują, prowadzą i zawsze możecie do nich zwracać się z prośbą o to, żeby pomogły Wam kochać siebie bardziej i bardziej i jeszcze bardziej. Super, to dwójeczki mamy ze sobą i teraz tyle osób było z trójeczką. No to zaczynamy trójeczkę, przypomnijcie sobie swoje pytanie. I pierwsze to odpowiedź, czyli podpowiedź, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ewentualnie pojawiające się blokady. Skupcie się na tej karcie, na odczuciach, na kolorach, na to, jak co przyciąga Waszą uwagę. To jest karta Archanioła Michała. Dotyczy opieki, sprawiedliwości, prawdomówności, autorytetu, władzy, konfrontacji z boskimi prawami kosmosu. Rozdzielenie, uwolnienie, ufność pokładana w Bogu oraz w boskiej jedności, duchowe nastawienie na boską jedność, odnalezienie i urzeczywistnienie prawdziwej harmonii. Jeśli chodzi o te karty, to
podrzucę Wam pytanie, jakie należy sobie zadać w związku właśnie z tym Waszym tematem. Osoba pytająca winna zadać sobie pytanie, w jakiej sferze jej życia oddaje ona władzę innym osobom, pozwala się wykorzystywać lub też występują inne zależności pozbawiające ją wolności wyboru. Czyli tutaj tą blokadą, barierą w realizacji uwolnienia czy manifestacji tematu może być pozbywanie się swojej własnej mocy na rzecz innych. I nie chodzi tutaj o ocenianie czy potępianie innych ludzi. Chodzi raczej o poznanie, w jakich sferach oddaliłeś się od siebie samego, czyli od boskiej jedności. Ta karta pyta, jaką drogę wybierzesz? Czy z góry już wyrażasz swoje najgorsze obawy zamiast siły miłości? Z siłą miłości stawiać czoło lękom. Przyjrzyjcie się dokładnie, wyłapcie to, co jest dla Was ważne w kontekście pytania. Pamiętajcie, że to, co przychodzi do Was z podświadomości, nawet jeśli wydaje się, że to jest jakieś dziwne, absurdalne albo wręcz narzucające się z umysłu świadomego, warto to zapisać. Okej, teraz Bogusia. U mnie takie bardzo pozytywne przesłanie. Niebo zawsze się Tobą opiekuje. Jesteś zawsze pod opieką. Karta anioła, stróża. Popatrzcie sobie na obrazek. Może coś przykuje Waszą uwagę. To dosyć taka znana talia. Torin Virtu. Myślę, że niektórzy z Was ją mają. Anioły i święci, bodajże taka jest jej nazwa. Zobaczcie, z czym kojarzy Wam się sytuacja na obrazku. Postacie, kształty, kolory. Co się pojawia w Waszych myślach, skojarzeniach? Jeśli chodzi o samo znaczenie karty, uważam, że jest to jedna z takich najbardziej wspierających kart, chociaż oczywiście w pewien sposób wszystkie karty anielskie są zawsze wspierające. Jeśli na przykład pojawia się Archanioł Michał, jak przed chwilą u Grażynki, to ja od razu się cieszę, tak, bo to wspaniały Archanioł, mój ulubiony Archanioł i zawsze czuję się bezpieczna, kiedy pojawia się jego karta. Ale ta, którą Wam tutaj pokazuję, oznacza, że nigdy, nigdy nie jesteśmy sami, że zawsze jesteśmy pod opieką. Zawsze jesteśmy prowadzeni i chronieni. Czasem, kiedy jest nam w życiu szczególnie trudno, kiedy dzieją się jakieś takie bardzo skomplikowane dla nas rzeczy, to wydaje nam się, że jesteśmy bardzo samotni, że jesteśmy tutaj zdani jakby sami na siebie, że musimy w jakiś sposób walczyć w tym życiu, motać się, szarpać się, albo jak mówią niektórzy, nieść swój krzyż. No właśnie nie. Ta karta, którą Wam tutaj pokazuję,
przypomina, że zawsze jesteśmy chronieni i prowadzeni. To jest karta, która też przypomina, że nigdy nie jesteśmy odłączeni od źródła, zawsze jesteśmy jego częścią. I zawsze możemy liczyć na to, że będziemy wspierani, chronieni, prowadzeni do tego, co dla nas najlepsze. Myślę, że ta karta niesie w sobie bardzo dużo takiej właśnie takiej nadziei i otuchy, ponieważ ona przypomina nam cały czas, że jesteśmy pod opieką aniołów, że anioły istnieją, że to nie jest nasz sen czy nasze pobożne życzenie. Że te anioły w istocie rozkładają nad nami swoje skrzydła i chronią nas i prowadzą. Czasami wtedy, kiedy jest bardzo ciemno, kiedy właśnie ten mrok jest taki najsilniejszy, zapominamy o tym, żeby poprosić anioły o pomoc. Zapominamy o tym, że one są i że wystarczy powiedzieć aniele stróżu na przykład, albo Archaniele Michale, na przykład, tak? I poprosić o pomoc. I ta pomoc wtedy natychmiast się pojawi. Bo tu pewnie już po raz setny przypomnę taką oczywistą prawdę, że anioły nie mogą działać, dopóki i nie poprosimy ich o to. To jest oczywiście zasada wolnej woli każdego człowieka. My musimy dać im to przyzwolenie, czyli po prostu otworzyć drzwi i zaprosić je do swojego życia i powiedzieć proszę, proszę o pomoc. I kiedy poprosimy, to ta pomoc przychodzi. Ja tego doświadczam setki i tysiące razy, więc jakby tutaj z własnej praktyki też Was o tym zapewniam. I teraz tak, ta karta oczywiście dla tych z Was, którzy borykają się tam z jakąś trudnością i zadali pytanie dotyczące jakiegoś swojego problemu, ta karta jest podpowiedzią, żeby powierzyć swoje zmartwienie aniołom i poprosić je o pomoc. Można oczywiście też bezpośrednio zwracać się z prośbą o pomoc, tak, do najwyższego źródła, każdy według tego, jak czuje. Natomiast ci z Was, którzy mają właśnie jakieś projekty, jakieś marzenia, jakieś piękne cele do realizacji, mogą w oparciu o tę kartę powierzyć swoją sprawę wyższej instancji. Czyli po prostu właśnie zaufać, że zostaną poprowadzeni najlepszą możliwą drogą do realizacji. Oczywiście, jak się domyślacie, powierzanie swoich spraw czy swoich marzeń aniołom nie oznacza, że my sobie siedzimy, tak, czy leżymy brzuszkiem do góry i nic nie robimy. Oczywiście, że pracujemy, realizujemy swoje programy, natomiast jesteśmy też bardziej uwrażliwieni na znaki, które przychodzą z zewnątrz. Bo jeśli na przykład mam jakiś pomysł, chcę coś zrealizować, na przykład chcę gdzieś pojechać za granicę, zwiedzić jakiś kraj, albo napisać, wydać kolejną książkę, albo kupić sobie nowe mieszkanie. Jeśli mam taki pomysł i powierzam go niebu, i powierzam go aniołom, to oczywiście robię wszystko to, co do tej pory, ale z większą wrażliwością i wnikliwością obserwuję znaki, dlatego że pozwalam wtedy, żeby anioły prowadziły mnie do najlepszego mieszkania, tak dla mnie, czy do najlepszego wydawcy książki, czy do najlepszego biura podróży, jeśli jest to kwestia podróży i tak dalej. A zatem powierzenie wiąże się też zawsze z taką ogromną wrażliwością na odbiór tego, co przychodzi, ponieważ powierzenie to współpraca z niebem, tak? Jeśli powierzam jakiś ważny dla mnie temat wyższej instancji, to też muszę nauczyć się słuchać tego, co jest mi pokazywane, co jest do mnie mówione. Muszę zwracać uwagę na to, dokąd jestem prowadzona, ponieważ, no wiadomo, anioły wiedzą troszeczkę lepiej niż my, co jest dla nas najlepsze. Warto się powierzać, warto im powierzać to wszystko, co jest dla nas ważne. Natomiast jestem też świadoma, że powierzenie jest trudne,
Bardzo ładnie się mówi o powierzeniu, bo to tak pięknie brzmi. Natomiast powierzenie wielu ludzi odbiera jako oddanie kontroli. My lubimy kontrolować, my lubimy wszystko trzymać w garści i realizować zgodnie z naszym własnym planem. Powierzenie wyklucza kontrolę. Powierzenie mówi: pozwalam się prowadzić. No, także to też nie jest proste, ale jest to, nie ukrywam, chyba najlepsza droga. Oczywiście dla wszystkich, którzy pytali, co teraz jest dla mnie najważniejsze, czym powinnam się w tym okresie zająć, czym powinienem się w tym okresie zająć, ta karta podpowiada nauczyć się puszczać tę kontrolę i powierzać. I powierzać swoim opiekunom, mistrzom, aniołom, tak, czy nawet samemu Stwórcy. Tutaj Aldo nadaje takie fajne podsumowanie. Powierzenie daje fantastyczne efekty. Pięknie. Pięknie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony czas. Dzisiaj trochę krócej, ale myślę, że bardziej jakby wartościowo, bo żeście mogliście wykorzystać swoje pytania do danych aniołów, dostaliście odpowiedzi. Tak jak Bogusia mówiła, pamiętajcie, aby zadawać pytania. Pamiętajcie, że anioły, mistrzowie, nauczyciele, wszyscy są, pomagają pod warunkiem, że my prosimy o tą pomoc, że my zadajemy pytania, bo oni sami z siebie niczego nie zrobią wbrew nam. Mamy wolną wolę i to my podejmujemy decyzję, czy pragniemy tej pomocy, czy nie, a ona zawsze jest. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Ja zapraszam Was już teraz na 28 czerwca, wtedy spotkam się z Małgosią i porozmawiamy o dwupunkcie, o metodzie dwupunktowej, o tym, jakie narosły mity na temat tej metody, jak się z nią pracuje, do czego można ją wykorzystać. Także już teraz serdecznie Was zapraszam. Z Bogusią się widzimy na początku lipca z kolejną porcją kwantowych przepowiedni akurat na lato. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. Do zobaczenia.